No to o co w tym wszystkim chodzi? Spróbujemy trochę Państwu przybliżyć. Witam kolejnych gości. Krzysztof Karoń, portal Historia Sztuki.pl. Witam serdecznie. I profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, jaka jest przyczyna, jaki impet stoi za decyzją, którą podjął dziś Parlament Europejski i nad którą debatuje od 2 lat? Znaczy, moim zdaniem to zdanie tylko z każdym kolejnym działaniem instytucji europejskich uważam, że się potwierdza. Celem instytucji, przede wszystkim komisji, ale teraz widać, że także przede wszystkim czołówki Parlamentu Europejskiego, która przygotowała ten projekt rezolucji, jest doprowadzenie do sytuacji, w której polscy obywatele pod wpływem tej krytyki ze strony Brukseli odsuną się od rządu Prawa i Sprawiedliwości, doprowadzą do zmiany, doprowadzą do powrotu w drodze przedterminowych, wcześniejszych wyborów albo regularnych w 2019 roku do powrotu do rządów Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Karoń, kiedy się temu przygląda, dziś w dyskusji wzięła udział eurodeputowana, która jest córką bohatera pańskich wielu tekstów, Altiero Spinelliego, jednego z komunistów, którzy stoją za tą ideą nowej Unii Europejskiej. Pańskim zdaniem, o co dziś chodziło? W jednej z poprawek czytaliśmy o tym, że w Polsce komuniści są represjonowani. Mam nadzieję, mam nadzieję. Proszę pana, ponieważ mamy mało czasu, to ja nie będę w ogóle mówił o tym cyrku, który tam się odbywa, bo to jest kompletnie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. To jest dokładnie taki sam cyrk, jaki się odbywa tu, w każdych mediach, w każdym zakątku przestrzeni publicznej. To jest cyrk. W marcu tego roku została opublikowana Biała Księga dotycząca przyszłości Unii Europejskiej i tam został po raz pierwszy oficjalnie wskazany dokument ramowy mówiący, do czego zmierza Unia Europejska. Jako dokument programowy został wymieniony ten przeze mnie maglowany manifest z Ventotene, w którym jest mowa, że pierwszym i podstawowym warunkiem, bez którego wszelka rozmowa o postępie będzie tylko złudzeniem, jest ostateczna likwidacja granic dzielących Europę na suwerenne państwa. I tylko i wyłącznie o to chodzi, bo te wszystkie fragmentaryczne elementy, które się na to składają i to, o czym powiedział słusznie pan profesor, tyle tylko, że za tym jest ciąg dalszy, ponieważ odsunięcie PiS-u, mówimy tego rządu od władzy i przywrócenie jakiegokolwiek innego, zaznaczam, jakiegokolwiek innego rządu w tej chwili w Polsce, otwiera ponownie drogę do zamknięcia, do likwidacji wszystkich narodowych, suwerennych państw i stworzenia jednego komunistycznego państwa europejskiego. Panie profesorze, istnieją dokumenty... Przy okazji powiedzieć, że dobrze by było, żeby wreszcie ludzie zaczęli mówić na temat. Ponieważ sprawa dotyczyła oczywiście tego happeningu w Parlamencie Europejskim i po raz kolejny, przyznam się ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu, również nasza, ja tak mówię w cudzysłowie, nasza strona mówiła kompletnie nie na temat. Ale która, ta platformerska czy pisowska? Nie, no ja mówię nasza. Okej. To znaczy... Ta niby prawa, rozumiem. Trzecia strona. Proszę pana, o czym tam była rozmowa? O niczym. O czym tam... Nie, właśnie o to chodzi. Przez moment, ponieważ pojawiła mi się chorągiewka na monitorze, to zerknąłem i patrzyłem przez moment, o czym tutaj panowie rozmawialiście z panem całkiem. No i dobrze, że nie miałem, nie będę rzucał w swój własny monitor, bo chęcią bym was czymś rzucił. Jak usłyszałem, co wy tu wygadujecie, to po prostu iść tam do tego roli, czy nie iść, czy to już wystarczy tego. Co takiego wygadywaliśmy? No, pan coś zaczął gadać o tym, że tam jacyś chorzy psychicznie, nie, to nie ja, to Kamil, idioci, ja powiedziałem, że hipotetycznie, jeżeli są chorzy psychicznie, ale badać reprezentują Polskę. Proszę pana, to są ludzie, którzy myślą bardzo precyzyjnie, mają bardzo precyzyjny plan i postępują nieprawdopodobnie konsekwentnie. W związku z tym traktowanie ich, czy przylepianie im łatki, ludzi niepoczytalnych, nieodpowiedzialnych, niektórzy nawet czekają, kiedy oni opamiętają, kiedy oni zmądrzeją.
świadczy o własnej słabości umysłowej. Przepraszam, że tak, ale ponieważ się, zakładam się, że się lubimy, no to mogę walić po oczach. Spoko. Nie opowiadajcie ludziom takich rzeczy, ponieważ w ten sposób obniża się rangę problemu. Ale nie wiem, czy pan słuchał dokładnie. Jest taki pomysł, który między innymi Kosiniak-Kamysz zgłosił, żeby przed wyborami badać psychiatrycznie każdego z kandydatów. Proszę pana, i to poruszać. Tego pana być może jako pierwszego należałoby. Okej. Okay. Proszę pana, no, z tym, że ja wcale nie uważam, żeby on był głupi, to jest... On właśnie miesza ludziom i zakłada, ponieważ czytać i pisać potrafi, że robi to całkowicie świadomie. Mhm. Opowiadać takie bzdury. Średnio rozgarnięty człowiek takiej bzdury nie wymyśli. Żeby to wymyślić, to trzeba trochę popracować. A czy on to sam wymyślił, czy mu ktoś podpowiedział, to już nie ma żadnego znaczenia. Mhm. To jest, proszę pana, obniżanie rangi problemu, który jest problemem wielkim, istotnym, poważnym i sprowadzanie wszystkiego do poziomu trzepaka, knajpy, burdelu, kantoru wymiany do tego poziomu, do poziomu rynsztoka. I oni robią to całkowicie świadomie, ponieważ na tym poziomie można ludziom sprzedać każdy kit, ponieważ w tych warunkach nie jest możliwa merytoryczna rozmowa. I właśnie o to chodzi, żeby nie było merytorycznej rozmowy. A o co tak naprawdę chodzi? No, proszę pana, znowu powtórzę, ale to, tak. To długo nie zajmie. No przecież w marcu tego roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. I tam jest wymieniony tym razem oficjalnie, bo dawniej, przedtem to ja mogłem sobie tam coś dyrdymaczyć na zasadzie, o, coś tam facet kombinuje. A tutaj wielka rządząca instytucja, komisja, część ludzi kojarzy, ale być może nie wszyscy, młodsi ludzie mogą nie kojarzyć, że pojęcie komisja i komisarze jest wzięte bezpośrednio z bolszewickiej Rosji, ponieważ tam również Rada Ministrów to był komisariat, komisarze. A ministrowie to byli komisarze. I to nie jest przypadek. Ponieważ dokumentem założycielskim i programowym, dokumentem programowym w tej chwili obowiązującym i programem, który w tej chwili jest realizowany, jest wymieniony z imienia, z autora, z tytułu Manifest z Ventotene, czyli nowy manifest komunistyczny, który wyraźnie mówi, jakie są priorytety polityki europejskiej. I tym priorytetem priorytetów jest likwidacja suwerennych państw. A na drugim i trzecim miejscu ex aequo jest pozbawienie tych państw wasalnych, landów, samodzielności gospodarczej i likwidacja ich armii i zastąpienie wspólną armią europejską. I to się, proszę pana, w tej chwili odbywa i atak władz Unii na... Oni mówią, że na rząd, ale to już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W Polsce jego jedynym sensem, to w ogóle tam rozmowy o praworządności, jaka praworządność, skoro w manifestie z Ventotene kwestie własności mają być regulowane nie według jakichś dogmatycznych zasad, czyli po uważaniu. No, prawo w ogóle w Unii nie istnieje. W Unii istnieje prawo silniejszego i to jest powiedziane w programie. Czyli równi, równiejsi. Tylko problem polega na tym, proszę pana, że tego programu najprawdopodobniej do dzisiaj nie przeczytał nikt, łącznie z naszymi najlepszymi przedstawicielami. Bo profesor Legutko, wspaniały gość, ale on tłumaczy coś tam tym nie półgłówkom, tym aktywistom, tym hunwejbinom, którzy tam siedzą, a potem manifestacyjnie wychodzi, nie wiem, czy manifestacyjnie, czy nie, wychodzi z sali i opowiada im o tym, o tej niepraworządności, jaką oni niby robią, natomiast nie przedstawia jedynej istotnej informacji, że to, co się w tej chwili odbywa w Brukseli, jest próbą realizacji planu
i już w tej chwili oficjalnie ogłoszonego planu wielkiego komunistycznego państwa obejmującego całą Europę Zachodnią i nas również. Mhm. Bo nie wiadomo, gdzie ta Europa Zachodnia się tak naprawdę kończy, to